Zapraszamy na najbliższe nadchodzące wydarzenia. W dniu 1 marca projekcje filmowe w polskich szkołach, 2 marca rajd rowerowy oraz gry terenowe organizowane przez harcerki, 3 marca projekcje filmowe w domu kombatanta SPK, filmy udostępnione dzięki uprzejmości festiwalu polonijnego Losy Polaków, 9 marca spotkanie z Pawłem Piekarczykiem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry drodzy radiosłuchacze. Uczestnikami dzisiejszej naszej wideokonferencji, co prawda w radiu nie widać, są nasi przyjaciele ze Szkocji. To jest pan Kamil Kamiński z Glasgow. Dzień dobry. Który przedstawia Polski Klub Historyczny. W Szkocji to jest pan Paweł Porański z Polskiej Szkoły w Glasgow. Dzień dobry Państwu. I na deser zostawiliśmy panią Izę Czekaj z Polskiego Klubu imienia Sikorskiego, również w Glasgow. Zabrakło nam trochę osoby, którą już znamy, która była we Lwowie, pana Michała Morawskiego, ale nie wszystko naraz, drodzy Państwo. To jest właśnie grupa ludzi, która starała się, żeby do Lwowa, dla Lwowian i dla uchodźców z Ukrainy przywieźć dary żywnościowe i różne inne, po prostu przywieźć pomoc. Ale okazuje się, że nie tylko właśnie zbieranie datków, zbieranie darów, zbieranie pomocy jest głównym celem. Może zaczniemy właśnie od pani Izy Czekaj, która by zechciała nam opowiedzieć o Polskim Klubie imienia Władysława Sikorskiego. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy. Ze swojej strony reprezentuję, taka pełna, formalna nazwa to jest Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe w Glasgow i Dom Polski imieniem generała Władysława Sikorskiego. Jest to i miejsce, i organizacja. Organizacja właściwie i ten dom funkcjonował dla Polaków w Glasgow od 1940 roku, od momentu jak pierwsi żołnierze dotarli do Szkocji, polscy żołnierze. I w początkowym czasie, w okresie wojennym i kilka lat po wojnie, służył właściwie jako takie miejsce nauki języka angielskiego, miejsce przygotowawcze, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe późniejsze. W latach 50. okazało się, że budynek jest dość mocno zaniedbany, wymagał remontu i został podarowany przez władze miasta Polakom, ale brakowało pewnych uregulowań. I wówczas właśnie taka grupa byłych żołnierzy i ich rodzin zorganizowała głosowanie i powstały podwaliny towarzystwa. Od początku to jest Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe, a budynek przeszedł na własność z odpowiedzialnością za remonty, za wszystko. Tylko tam słońce świeci inaczej niż tu. Tylko tam Słowik śpiewa piosenki do snu. Tylko tam w jasną noc księżyc puka dyskretnie do bram. Tylko tam każdy z nas nie był smutny i sam. Tylko tam Wisła bije falami o brzeg. Tylko tam są konwalie i śnieg. Wiosna kwitnie jaśminem, a jesień pachnąca jak kwiat. Tylko tam jest twa młodość, twe szczęście, twój świat. Przez wiele lat od początku, jak powstało towarzystwo, to była taka właściwie prywatna własność wszystkich członków. A członkostwo jest dwojakie. Są członkowie zwykli i tacy zrzeszeni. Zwykłe członkostwo to jest dla Polaków lub potomków Polaków i ich rodzin, czyli ktoś, kto jest związany z osobą pochodzenia polskiego, również ma prawo do takiego członkostwa. A zrzeszeni, no to są właśnie głównie Szkoci, ale może być jakakolwiek narodowość. Przez wiele lat ten ośrodek działał jako taki właściwie prywatny. Pani mówiła o członkostwie, że są Szkoci. Może spróbuję się dopytać, czy są to potomkowie polskiej emigracji, którzy zostali po wojnie w Szkocji, czy są to ludzie, którzy
przyjechali za chlebem już w latach powiedzmy 80., 90. I tacy, i tacy. W większości to byli potomkowie żołnierzy polskich, ale mnóstwo osób, które przyjechało w tych nowych emigracjach, w tych nowych grupach. Muszę powiedzieć, że do Szkocji w latach 80. niewiele osób przyjechało, a jeżeli przyjechało, to byli tymczasowo. Z tych ostatnich jest ta emigracja po przystąpieniu Polski do Unii, czyli zarobkowa, ale od 2004 roku. Rozumiem. Ja jeszcze powrócę do rozmowy z panią, dlatego że zapewne mają państwo wiele ciekawych dokumentów albo też pamiątek po Polakach, którzy w Szkocji wylądowali z różnych powodów losowych. Chciałabym teraz zapytać również Kamila Kamińskiego, ale przy okazji również i podziękować wszystkim państwu i zrzeszonym ludziom w klubach w Szkocji i po prostu osobom dobrej woli za pomoc, której udzieliliście państwo nam, z której lwowianie skorzystali, lwowianie i nie tylko lwowianie i właśnie ci, których najbardziej wojna dotknęła. Panie Kamilu, jak to jest z Polskim Klubem Historycznym w Szkocji? Kto i kiedy go założył i czym on się zajmuje? Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Więc Klub Historyczny powstał w 2015 roku, wyłonił się on z Klubu Sikorskiego. Po prostu była taka grupa pasjonatów, która chciała robić coś więcej na kierunku badania historii Polaków w Szkocji, promowania generalnie historii Polski w samej Szkocji, ale też z racji takiej, że pojawiła się nowa emigracja i sama tematyka historyczna w Polsce stała się popularna, głównie przez różnego typu właśnie publicystykę historyczną, która czasami jest bardziej uczciwa, czasami mniej uczciwa wobec samych faktów historycznych. Pojawiło się zapotrzebowanie na organizowanie spotkań poświęconych historii Polski, poświęconych historii Polaków w Szkocji. Dodatkowo też nie da się ukryć, że sama Szkocja bardzo mocno związana jest z wojenną historią Polaków na obczyźnie, ale też, co tak jakby zainspirowało mnie do kontaktu z Lwowem, to jest to, że bardzo dużo właśnie szczęście zostali w Szkocji po wojnie, pochodziło właśnie z terenów tak zwanych Kresów Wschodnich, czy też terenów odebranych Polsce po roku 45. W związku z czym naprawdę jest bardzo fajna baza i merytoryczna do tego, żeby popracować historycznie nad tematami polskimi w Szkocji, a przy tym też muszę to oddać, że nasz klub historyczny jest też grupą fantastycznych przyjaciół, ludzi, którzy się znają osobiście, gdzie się spotykamy całymi rodzinami, więc poza tym wymiarem działalności stricte związanych z samą historią, także jest to po prostu klub towarzyski, tak, klub dobrych przyjaciół i zaprzyjaźnionych rodzin. Husarskie skrzydła na ramieniu, pisany krwią pancerny znak, z normandzkim wzdłuż i winnic cieniu, wykwita nasz żołnierski szlak. Przez kolorowe pola Flandrii zwycięskie czołgi niosą wieść, że Polak idzie do Holandii zmęczonym ludziom wolność nieść. Od Westerplatte do Wilhelmshaven, od białych dyni po fale, czerni chłopcy na ziemi obcej nie zapomnieli polskich łez. Za smutny wrzesień, za tamtą jesień, po latach biorą odwet swój. Przez kręg i śmierć, przez trud i stój, za polską krzywdę i to bój. Bierzemy dzisiaj odwet krwawy, za wszystkie krzywdy wszystkich lat, za zdradę Lwowa i Warszawy i za dziesiątki innych zdrad. Niemiecki zbir z obliczem kata nie będzie więcej pluł nam w twarz, choć raz zawodzi honor świata, my jeszcze mamy honor nasz. Od Westerplatte do Wilhelmshaven, od białych dyni po Faleńs, od
czerni chłopcy na ziemi obce nie zapomnieli polskich les. Za smutny wrzesień, za tamtą jesień, po latach wiorą odwę cór. Przez krew i śmierć, przez trud i znój, za polską krzywdę. Panie Pawle, a rozmawiam z panem Pawłem Porańskim z Polskiej Szkoły w Glasgow. Czy prowadzi pan lekcje historii polskiego i czy jest to zwykła, normalna szkoła, czy po prostu szkoła sobotnio-niedzielna? Jak to się określa? Czego pan tam uczy i jaki jest kontyngent uczniów? Witam państwa bardzo serdecznie. Polska Szkoła w Glasgow jest szkołą sobotnią. Zajmujemy dzieciom sobotnie przed południe. Ja osobiście z wykształcenia jestem nauczycielem geografii, ale jako pasjonat historii często zastępuję brakującego nauczyciela, czy to historii, języka polskiego, jeśli chodzi o kontyngent. Szkoła, początki szkoły w tej formie organizacyjnej to był rok 2012. Zaczynaliśmy z 60 dziećmi i stopniowo wzrastała nam liczba uczniów. Rozrastała się szkoła, zwiększała się nam kadra. Obecnie do szkoły uczęszcza 230 uczniów, mamy 11 klas i to jest 14 nauczycieli, mniej więcej około 10 wolontariuszy. No to jednak spora cyfra jest. I z kolei chciałabym się bardzo wiele rzeczy dowiedzieć, pewnie nie na jedną audycję, o ludziach, którzy w Szkocji zostali po wojnie. Dla nas to jest przede wszystkim generał Maczek, to są także członkowie Polskiego Radia Lwów i w szczególności Wesołej Lwowskiej Fali, bo mamy w studiu taki portret właśnie Szczepcia, który był chory, w Edynburgu w szpitalu leżał i po prostu malarka namalowała obraz i ten obraz właśnie wrócił do naszego Lwowa. Zapewne tam zostali ludzie, którzy z różnych powodów do Polski wrócić nie mogli. Czy państwo pielęgnują o nich pamięć i gdzie te ślady polskie możemy odszukać? Myślę, że przede wszystkim na cmentarzu, a później są jakieś dokumenty. Tak, jest tego naprawdę sporo, z tym, że powiem szczerze, że wiele rzeczy jest jeszcze nieopracowanych. Na przykład o tym Szczepciu z Lwowskiej Fali, to powiem szczerze, że się dowiedziałem dopiero od pani, że on tutaj był w Edynburgu, ale już mamy kontakt z panem z domu kombatanta w Edynburgu i ja powiem szczerze, że zamierzam ten temat drążyć i czegoś się dowiedzieć, żeby właśnie dać pani odpowiedź w tej kwestii. Na razie nie będę wymyślał czegoś na siłę. Dodatkowo na pewno tak, no jest mnóstwo cmentarzy polskich, pomników. Jest nawet pomnik Misia Wojtka, postawiony w Centralnym Parku w Edynburgu wraz z jego opiekunem. Także to nie jest tak, że jest to historia zapomniana. Ona też gdzieś tam w świadomości nawet szkockiej funkcjonuje. Jest ona eksponowana publicznie, także ta polska obecność jest zakorzeniona wśród Szkotów w samej Szkocji. Aczkolwiek powiem szczerze, że wiele tematów jest jeszcze niezbadanych, wymaga opracowania. Czasami są to pourywane tropy. Jednak jeżeli chodzi o konkretne osoby, konkretne wątki, no to już by one się nadawały na osobną audycję, żeby jeszcze głowę omówić. Ale tak, jest nad czym pracować i koneksji tych połączeń pomiędzy Lwowem czy Kresami, a Szkocją jest mnóstwo. Całego świata wkrótce broni tradycją naszą miasto Lwów. Młodzie sztuki weterani do walki prawo mają znów. Wie bowiem dobrze brat Szydlato, że musi walczyć, kto chce żyć. A póki nie wie, nocą lata, pojęta nocą trzeba bić, trzeba bić. Wołają tak, o moca lwowskie płacze. Lecą na szlak, gdzie chodzi plemię sobacze. Gdzie wyją trawę latające psy, na żer lecimy my. Gdzie wyją trawę latające psy, na żer lecimy my. I teraz skieruję swoje pytanie do pani Izy Czekaj. Jakimi dokumentami dysponuje klub imienia Sikorskiego Glasgow?
Jest sporo takich odręcznych dokumentów. Nazwanie Domu Polskiego imieniem generała Sikorskiego wzięło się stąd, że osoby, które zakładały towarzystwo, to praktycznie w 100% były osoby, które dzięki układowi Sikorski-Majski mogli zostać uwolnieni z łagrów Syberii. To wszystkie osoby z tych naszych polskich terenów na wschodzie. Przeszły szlak bojowy Andersa. Tak, dokładnie tak. Muszę też podkreślić, że Polonia w Glasgow miała też tę przyjemność, ten zaszczyt mieć kontakty z wdową po generale, która była dwukrotnie gościem naszego Domu Polskiego. Dom Polski był też siedzibą konsulatu w pewnym okresie w latach 70. Jest też siedzibą Polskiej Misji Katolickiej i do 2018 roku rektorem Polskiej Misji Katolickiej był ksiądz Marian Łękawa, który posługuje nadal w Glasgow. Ksiądz Marian jest taką też żywą historią, ponieważ jest w Glasgow od ponad 50 lat i osobiście znał wszystkich tych potomków, którzy tutaj funkcjonowali i w Glasgow, i w Edynburgu. Jest kilka nagrań rozmów księdza Mariana z generałem Maczkiem. Generał Maczek funkcjonował głównie w Edynburgu, ale oczywiście, ponieważ wszyscy ci byli żołnierze, znali się między sobą. Po wojnie zresztą tych domów polskich powstało mnóstwo w całej Wielkiej Brytanii. W Glasgow funkcjonowało 5 w największym takim okresie. I jeżeli w jednym miejscu było aż tyle, to można sobie wyobrazić, ile osób tutaj było z Polski. Jak nowa emigracja zaczęła pojawiać się w Glasgow i w ogóle w Szkocji, to były jeszcze 2 w Glasgow. Właśnie był Dom Kombatanta i ten Dom Polski. Ale Dom Kombatanta został zamknięty. Przetrwał tylko ten w Edynburgu. Jeżeli chodzi o szkockie miejsca, jest jeszcze w takim niepewnym wydaniu w Kirkcaldy, czyli 2 z kilkunastu rozsianych po Szkocji, która jest niewielka, bo z tych 60 milionów osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, około 5 milionów jest w Szkocji, więc my jesteśmy, mimo że powierzchniowo zajmujemy mniej więcej 1/3 kraju, to jednak jeżeli chodzi o ludność, to jest niewielkie miejsce. A mimo to tych pozostałości po Polakach jest mnóstwo. Jest sporo dokumentów, jest sporo takich pamiątek, głównie po generale Sikorskim, ale też po generale Maczku. Były nawet takie propozycje, bo jesteśmy w trakcie remontu domu, żeby takie pomieszczenia otrzymały patronat tych naszych generałów, bo nie jest upamiętniony ani generał Anders, no on niestety został w Londynie, nie dotarł do Szkocji, ani generał Maczek tak formalnie w naszym Domu Polskim, ani generał Sosabowski. I mimo tego być może wrócimy do tej idei, żeby upamiętnić również pozostałych dowódców. Coś ty za jeden, przyjacielu mój, że masz na sobie taki dziwny strój. Jam z niewoli polski żołnierz, został mi z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz. To z niewoli polski żołnierz, został mu z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz. Gdzież twoje buty, coś na nogach miał? Możeś je zgubił, albo komu dał? W butach chodzić to nie sztuka, bosom szedł do buzu luka, byle tylko z wami być. W butach chodzić to nie sztuka, bosom szedł do buzu luka, byle tylko z nami być. Po coś przemierzył taki drogi szmat, po co cię przygnał z tak daleka wiatr? By dokończyć z wami dzieła, służyć tej, co nie zginęła do ostatniej kropli krwi. By dokończyć z nami dzieła, służyć tej, co nie zginęła do ostatniej kropli krwi. I jeszcze się chciałam spytać nauczyciela pana Pawła Porańskiego. Pan uczy dzieci, pan uczy młodzież. Czy upatruje pan jakieś podobieństwo między Szkotami a Polakami? Czy są takimi samymi gorącymi patriotami jak Polacy? Ja myślę, że to jest bardzo trafna obserwacja. Tak, jest mnóstwo podobieństw.
Zresztą jak rozmawia się ze Szkotami teraz już w takim wieku średnim czy starszym, bardzo wielu wspomina, że chodziło do szkoły, że tam chodził jakiś Polak czy kilkoro Polaków, że to był mój przyjaciel, dobry. Charakter mamy bardzo taki podobny, jesteśmy właśnie impulsywni, no tak, patriotyczni, tak, to jest legendarne już to, że Szkoci nie cierpią Anglików, to wiąże się z bardzo podobną historią. Mały naród, mały kraj, obok dużego sąsiada, który bardzo często odwiedza go niekoniecznie w pokojowych zamiarach, więc tu jest ten sam etos. Tak, jak najbardziej. A teraz jeśli chodzi już o dzieci, to oczywiście dzieci polskie chłoną kulturę. My staramy się, aby język polski był... Oczywiście, no nie będzie tak samo ważny dla nich jak ten język angielski, jak ten świat, w którym przebywają od poniedziałku do piątku, czasem jeszcze w soboty i w niedzielę, ale żeby był pewnym tym takim drugim filarem, który próbuje uzyskać równowagę, zrównoważyć te wpływy angielskie, szkockie. Także tak, mamy bardzo, bardzo dużo wspólnego ze Szkotami. Nasza wspólna historia to tak naprawdę jeszcze XIX wiek, a nawet jeszcze patrząc wcześniej to od mamy księcia Bonnie Prince-Charlie, który starał się odbić tron dla katolików Wielkiej Brytanii, to przecież jego matką była Sobieska Klementyna. Pretendent do tronu Szkocji był wnukiem Jana Sobieskiego.